Cześć! Witajcie w nowym sezonie vlogowym, wiosennym, po małej, po dużej przerwie. Mieliśmy zacząć od gruperów, ale jakoś tak wyszło, że jest po prostu strasznie zimno i wieje wiatr. Pogoda nam spłatała psikusa, więc przybiliśmy rowery i przesiadamy się w metro i jedziemy z Fabem na otwarcie sezonu food trucków. Tak. Oczywiście w międzyczasie musimy się przesiąść, więc sobie jesteśmy tutaj i hura, hura, możemy dojechać na sam Stadion Narodowy metrem, więc przesiadamy się do czerwonej linii i jedziemy dalej. Idziemy do Stadion Narodowy, ale nie jest piłka nożna tam dzisiaj. Co jest tam? No co tam jest? Wiesz dobrze, co jest. Jedzenie. A jakie jedzenie? Nie wiem, jakie jedzenie. Może hamburger? Na pewno hamburger. Na pewno. Idziemy zobaczyć, co ciekawego jest w tych food truckach. I narobić sobie apetytu na całą, chyba nie wiem, wiosnę i lato. Tak. Mała chwila na zmianę sprzętu. Mamy te fajne małe obiektywy z Biedronki do smartfonów. I zaraz Fab będzie przyczepiał na taki klipsik. Jestem głodny. Jak zawsze. Jedzenie jest tam, ale idziemy tam. Znaleźliśmy nowy sport. Fab już się oczywiście nakręcił i chce grać. To się nazywa speedminton i tak staramy się rozgryźć zasady. Wygląda trochę jak badminton, ale bez siatki i chodzi o to, żeby piłeczka czy lotka, nie widzę dokładnie, żeby nie wpadła w obręb tego zielonego kwadratu, więc trzeba to szybko odbijać. Oczywiście Fab już ma swoją nową obsesję, więc będzie tak ciekawie. Ja bardzo, bardzo chcę grać speedminton. I go-kart. Dużo masz życzeń. Gdzie teraz idziemy? Idziemy jeść. Tak, obejrzeliśmy stadion. Już się nie czujemy tacy zieloni w tym temacie. Wiemy, jak wygląda. Wiemy, że na pewno jeszcze się tu pojawimy. I idziemy jeść dokładnie tam. Tam. W ogóle jesteśmy strasznie nakręceni na te food trucki, bo jak przyjechaliśmy do Polski pod koniec września, to już było prawie że po sezonie, więc tak naprawdę teraz czekamy na to lato i wakacje, wiosnę, żeby się nacieszyć takim jedzeniem. A jakiś czas temu obejrzeliśmy też bardzo fajny film, nazywał się Szef. Szef. Właśnie o kucharzu, który porzucił swoje życie w restauracji i otworzył swój własny food truck. I tam w ogóle też się pojawiła ta aplikacja, którą niedługo Wam pokażę, to do robienia takich składanych filmów po jednej sekundzie z dłuższego czasu. No ale jeśli interesują Was takie kulinarne tematy, to bardzo polecamy Szefa, bo naprawdę są piękne zdjęcia, piękny film, warto zobaczyć. Nie powiem.
będziemy jeść hamburgera i chili con carne. Ready? Dobre. Pokaż. I się prawie bateria już skończyła. Mm-hmm. Jeliśmy wszystko już i... Chciałam powiedzieć, czy widzicie, jak papież ładnie się nauczył mówić po polsku przez te ostatnie kilka miesięcy, odkąd nas nie oglądaliście i akurat się zawiesił. Jeszcze raz. Było bardzo dobre imprezy. Jestem bardzo szczęśliwy. Because they are here. Tak, bo food trucki są tutaj. Tak. Czy jesteś szczęśliwy, bo nie jesteś głodny? Tak. I później będziemy szukać ten truck dla Cuban kanapki. Będziemy szukać ciężarówki z kanapkami Cuban. De facto tymi, o których mówiłam wam przed chwilą, zanim weszliśmy w to całe zbiorowisko ludzi, właśnie z tego filmu Szef, bo znaleźliśmy ciężarówkę, która sprzedaje kanapkę Cuban. To ma być kanapka meksykańskich, teraz się pomylę, emigrantów, tych ludzi, którzy wyjechali z Meksyku, ale ponieważ jest tak popularna, trzeba było na nią czekać około 40 minut, więc to nas pokonało trochę, ale pan nam powiedział, że są w Warszawie 2-3 dni w tygodniu i że można na Facebooku ich śledzić, więc na pewno skombinujemy jakąś okazję, żeby jechać właśnie też na tego Cubana, bo tam jest pełno mięsa i sera, więc fab będzie w siódmym niebie. Ale to będzie inny vlog. To będzie inny vlog. A teraz kończymy kawę, która też jest bardzo fajna, smaczna i idziemy dalej w miasto. Za nami, jak widzieliście, odwiedziliśmy miesiąc 3. Tam jest w ogóle bardzo fajny concept store, więc nawet jeśli nie dzieją się żadne eventy, to warto zajrzeć, jeśli lubicie takie sklepy, w których jest i trochę ubrań, i trochę rzeczy do domu, jakieś notesy, fajne książki, kosmetyki, to tam na pewno wam się spodoba. To jest Mysia 3 przy placu Trzech Krzyży niemalże. A jak ci się podobały kwiatki, Fab? Było bardzo hipsterski kwiatów. Tak, były hipsterskie kwiaty. Jakieś takie, które w ogóle nie potrzebują wody, sukulenty, różne fajne doniczki. To wszystko mogliście zobaczyć. A my już wracamy, bo trochę nam pogoda się dała we znaki. I jeszcze i tak musimy zabrać nasze rowery, które mam nadzieję, że są tam, gdzie je zostawiliśmy. Więc jeśli podobał wam się film, koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie kciuki do góry i do zobaczenia. Boże, w ogóle vlogowanie po polsku w Stambule było spoko, ale tutaj ja mam takiego buraka cały czas. Tak? Tak. W każdym razie możecie w ramach takiego dodania nam wiary w siebie zostawić kciuki do góry i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się i co? I miłego tygodnia, bo pewnie zobaczycie to w tygodniu. Pa, pa! Na razie.